13 państw członkowskich opowiada się za wprowadzeniem podatku od transakcji finansowych. Są wśród nich Niemcy, Francja i Włochy. Niestety nie ma w tym składzie Polski. Rząd woli zwiększać opodatkowanie kawy i herbaty, niż odważyć się włożyć rękę do kieszeni finansowych miliarderów. Zwykły obywatel, kupując cokolwiek, kawałek chleba, masło, mleko, a nawet wodę, płaci podatek VAT. Bankierzy i spekulanci, kupujący i sprzedający miliony dolarów czy euro, żadnego podatku nie płacą.